Norma 220 / i co to jest amylaza? Amylaza jest enzymem produkowanym głównie przez trzustkę. Występuje w soku trzustkowym oraz przez ślinianki. Wydzielana jest do śliny. Rozkłada skrobie i inne cukry złożone do maltozy. Jakie są wskazania do oznaczenia aktywności amylazy we krwi? Objawy wskazujące na ostre zapalenie trzustki, nagły silny ból górnej i środkowej części brzucha, wymioty, wysoka gorączka, zatrzymanie gazów i stolca. Objawy sugerujące zaostrzenie przewlekłego zapalenia trzustki, choroba wątroby, ślinianek. Jakie są przeciwwskazania do oznaczenia aktywności amylazy we krwi? Do oznaczenia aktywności amylazy wystarcza pobranie niewielkiej ilości krwi, dlatego nie ma przeciwwskazań do wykonania tego badania. Przyczyny zwiększenia aktywności amylazy we krwi: ostre zapalenie trzustki, zaostrzenie przewlekłego zapalenia trzustki, zapalenie pęcherzyka żółciowego, pęknięcie wrzodu dwunastnicy, niedrożność jelit, choroby ślinianek, przewlekła niewydolność nerek, choroby wątroby, alkoholizm, niektóre nowotwory złośliwe, rak oskrzela, tarczycy, wątroby, jelita grubego, jajnika, prostaty.